Za chwilę znajdę się w miejscu, gdzie sprawiedliwość i praworządność jest na pierwszym miejscu. Porozmawiam z Łukaszem Kulickim, który opowie mi o swoich wrażeniach po testach Peugeot 308. Specjalizujesz się jako prawnik? Ja osobiście specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców działających w branży e-commerce, w branży handlu internetowego oraz w kontraktach związanych z IT, mediami czy też telekomunikacją. Jako że działamy w branży prawniczej, siłą rzeczy najbardziej patrzę na to, co czeka mojego klienta, z jakimi wyzwaniami będzie się musiał zmierzyć pod kątem prawnym, więc od razu analizuję wszelkie ryzyka prawne, jakie mogą go spotkać, których na początku działalności jest bardzo dużo, w szczególności kiedy młoda firma, nowy projekt będzie starał się o pozyskanie inwestorów. Z punktu widzenia zawodu, jaki wykonujesz, uważasz, że Peugeot wpisuje się do tej grupy zawodowej? Myślę, że zdecydowanie żaden prawnik nie powstydziłby się posiadania takiego samochodu z gamy Peugeot. Podczas testowania samochodu miałem okazję wyjechać z moim klientem do Niemiec na negocjacje. Zrobiliśmy dosyć długą trasę, bo ponad 2000 km. Pierwszym bardzo pozytywnym zaskoczeniem były fotele. W długiej trasie wygoda jest na pierwszym miejscu. Tempomat, z którego korzystałem w zasadzie przez całą podróż, jest bardzo elastyczny i bardzo dobrze dopasowuje się do stylu jazdy kierowcy. Reaguje sprawnie na akcje, które podejmujemy. Komfort tego samochodu przejawia się również tym, że jest bardzo dobrze wyciszony. Przy prędkości 150 km na godzinę można swobodnie rozmawiać ze swoim współpasażerem.